ja osobiście jestem rozczarowany ostatnim naszym meczem i nawet nie chodzi o sam wynik, ale o naszą grę. Po raz kolejny potrafimy wspiąć się i grać bardzo dobrze i w przeciągu paru minut, w krótkim odstępie czasu, jakość naszej gry potrafi bardzo spaść. I pomijając nawet ten aspekt, byłem bardzo zły na swoją drużynę, przede wszystkim za to, że pomimo porażki przestaliśmy pierwszy raz w tym sezonie, przestaliśmy grać drużynowo i to mnie bardzo bolało. Wczoraj nie było możliwości, dzisiaj na pewno na ten temat porozmawiamy, bo w sport jest włączone są zwycięstwa i porażki i trzeba umieć również do porażek podchodzić godnie, a my w czwartym secie przestaliśmy być drużyną i to było bardzo złe i dzisiaj czeka nas poważna rozmowa, gdyż nie możemy jednym setem, dwoma setami czy jednym meczem zaprzepaścić tego, co budowaliśmy przez 10 kolejek. O dobrą atmosferę, o team spirit i grę kolektywną, grę, na którą wielu w Polsce nas chwaliło, że zbilansowana, że każdy z zawodników Cera Czarnych Radom oddawał zarówno serce, jak i umiejętności, a w tym meczu, zwłaszcza w czwartym, ostatnim secie, myślę, że troszeczkę się rozbiliśmy. Mam nadzieję, jestem przekonany, że to było po prostu frustracja spowodowana tym, że nie tak wyobrażaliśmy sobie ten mecz i ten wynik. A jestem przekonany, że to był jednorazowy występ. Ja muszę chłopców uczulić na to, że trzeba godnie podchodzić z pokorą do zwycięstw i godnie przyjmować porażki i cały czas wierzyć w to, że ta drużyna może jeszcze bardzo dużo osiągnąć w tym sezonie. Jeżeli chodzi o najbliższego przeciwnika, to wszyscy zdajemy sobie sprawę, z kim gramy. Obecnie drużyna zdecydowanie najlepiej grająca w siatkówkę w Polsce, drużyna, która jeszcze się nie potknęła, tak naprawdę straciła zaledwie dwa punkty czy jeden? Jeden tiebreak zaledwie z Rzeszowem na wyjeździe, także czeka nas bardzo ciężki pojedynek, ale jest to również frajda dla nas i dla kibiców. Wiemy, że nie ma niestety już nawet jednego biletu na najbliższe spotkanie. Wiemy, że kibice jak zawsze, tak jak w Bełchatowie, bardzo licznie wstawieni. Duża grupa osób nas dopingowała, tak jesteśmy przekonani, że na naszej hali będzie jeszcze goręcej i jesteśmy gotowi mentalnie na walkę z tak dobrą drużyną i na pewno nie przegramy tego meczu w szatni, wychodzimy się bić. Do analogii bokserskiej będziemy przyjmować ciosy, ale będziemy też ciosy oddawać i zrobimy wszystko, żeby licznie zgromadzonej publiczności na sali pokazać wspaniałe widowisko, a ta złość sportowa, która po Bełchatowie w nas niewątpliwie siedzi, mam nadzieję, że się przełoży na to, że wyjdziemy jako drużyna agresywni, pewni siebie i zmotywowani od pierwszego do ostatniego gwizdka. Confident in our team and in our possibilities that we showed already to the best teams that we can play really good, like first set in Bełchatów. So we just need to keep this through all the game, like help each other when we cannot do points and just keep this mentality to finish the match in, like, to stay at home 3 points and to win with Zaxa. I don't see why not, because they're just one good team and they are coming to play at our home, so we're gonna just go like with our strongest serve, like it was on our matches, because when we serve good they cannot attack with fastball, so it can be good for our block to stop them, and of course at the end 3 points for us.
Myślę, że musimy być pewni siebie. Pokazaliśmy dobrym zespołom, że potrafimy grać, co było potwierdzone w pierwszym secie w Bełchatowie, i tak musimy też zagrać teraz, żeby wygrać. Musimy wyjść z naszym bardzo dobrym serwisem właśnie po to, żeby oni nie grali szybko. Jeżeli to postaramy się zrobić, to mamy szansę zdobyć 3 punkty i wygrać.